Siemanko, witajcie. Ja jestem Skowronek i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, w jak najłatwiejszy sposób przenieść się na daną strukturę w Minecrafcie. Tak, mam na myśli wioski NPC, leśne dwory, mineshafty i tym podobne. W dzisiejszym odcinku zademonstruję ci, w jak najłatwiejszy i zarazem jak w najszybszy sposób przenieść się na daną strukturę w Minecrafcie. Po prostu za pomocą kilku łatwych komend. Może to być naprawdę przydatne w niektórych rozgrywkach w Minecrafcie. Więc bez względnego przedłużenia przejdźmy do odcinka. Więc tak. Więc pierwsze co robimy, to po prostu sobie tworzymy sobie losowy świat. Może to być zawsze zapisany. To jest bez różnicy. No i tak. Jeżeli jesteśmy już na naszym świecie, no to wpisujemy taką komendę tp i musimy wpisać po prostu takie znaki. Klawisze z tym znakiem znajdziemy koło klawiszu Escape po lewej stronie naszej klawiatury. Tam po prostu pierwsze musimy sobie przytrzymać sobie Shift i będziemy mieli takie znaki. Więc jeżeli już takie znaki wpisaliśmy, klikamy Enter i wyświetla nam się takie coś. I są tutaj właśnie wyświetlone nasze koordynaty, na których aktualnie się znajdujemy. Więc możecie sobie sami przeczytać, ale nas będzie interesować ta środkowa koordynata, jaka jest 67.0. Więc teraz, na przykład, chcemy sobie znaleźć sobie leśny dwór. Więc wpisujemy locate i mansion. Pamiętajcie, aby nie pisać tego z małej litery mansion, ponieważ wtedy gra nam automatycznie nie wyszuka danej struktury. Musi to być duże litery podane wszystko. Po wpisaniu tej komendy zdobyliśmy właśnie koordynaty właśnie tej struktury. Jest to 9448. I mamy teraz takie z znakiem zapytania. I właśnie teraz będziemy musieli wpisać coś takiego. Jeżeli koordynaty leśnego dworu zostały już wyświetlone, to wpisujemy teleport. Albo zawsze też może być TP, jak to woli. Wpisujemy swój nick. Jeżeli nie wiem, jaki znasz nick, no to po prostu musimy ten sobie sprawdzić sobie na launcherze. Więc wpisujemy nasz nick. Mój nick to jest Covery. I jeżeli chcecie po prostu sobie, jeżeli macie taki dłuższy nick, to możecie po prostu użyć tab i automatycznie wasz nick się wpisze. I jeżeli już mamy już takie coś, no to przepisujemy teraz pierwszą koordynatę 9448. I teraz nie wpisujemy tego y, tylko musimy wpisać to właśnie tam to 67.0. I potem możemy sobie dokończyć sobie przepisywanie. I jest to -5864. Jeżeli już takie coś właśnie sobie wpisaliśmy, upewnimy się, że wszystko wpisaliśmy dobrze. I właśnie w tym momencie jesteśmy teleportowani do tego miejsca. Świat może wam się porenderować, ponieważ jest to automatycznie przeniesienie się w terenie, ale jak widać, nasza gra automatycznie przeniosła nas do tej właśnie struktury. Jest to dość rzadko generująca się struktura, więc znalezienie może być czasami dość problematyczne. W porządku. Więc jestem właśnie na nowym świecie i spróbujmy sobie jeszcze raz sobie wykorzystać sobie tą komendę, lecz poszukajmy coś innego. Na przykład wioska NPC. Więc tak jak mówiłem, robimy następująco. TP i właśnie musimy wykonać te znaki.
dostaliśmy właśnie nasze koordynaty. W tym przypadku jest tam to 72.0. Więc teraz wpisujemy sobie locate. I teraz village. Tak się to właśnie dopisze. I pamiętajcie, żeby nie zrobić tego błędu, żeby wpisać sobie to z małej litery. To musi być z dużej litery. Tylko tak jak ja to piszę, village. I dostaliśmy właśnie koordynaty do najbliższej wioski NPC. Więc teraz TP, mój nick Discovery i teraz minus 680. I zamiast tam tego i pytajnik, tamte, jak wspomniałem, środkowe koordynaty 72.0, bo musimy zawsze wpisać tamte środkowe koordynaty. I minus 184. I teraz zostaniemy przeteleportowani do wioski NPC. O, jak widać najbliższa wioska NPC znajdowała się na rejonach pustynnych. I w sumie to byłoby chyba na tyle. Więc ja jestem Skowronek. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Napiszcie w komentarzach, czy po prostu poradnik przypadł wam do gustu, czy zadziałał, czy bądź też nie. I widzimy się w następnych odcinkach. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!